Polsce nie ma skoordynowanej opieki dla chorych na choroby rzadkie. Więc tu chodzi o to, żeby ta opieka, żeby zapewnić właśnie tą opiekę dla chorych, żeby oni po tym systemie ochrony zdrowia nie tułali się i żeby można było zapewnić im bezpieczeństwo zdrowotne. Pierwsza sprawa to diagnoza. Otóż w związku z tym, że to są bardzo rzadkie przypadki diagnostyczne, diagnoza trwa, tak jak dzisiaj padło to, od kilku miesięcy do kilkunastu lat. A w momencie, kiedy jest już diagnoza, to nie ma stosownych centrów referencyjnych, które by mogły świadczyć odpowiednią opiekę medyczną dla tych chorych. Jeśli są takie centra, to one są rozlokowane w kilku miejscach w kraju, w związku z tym dostępność do nich jest niezwykle ograniczona. Trzecia sprawa to pomoc socjalna i ta rzecz związana w ogóle z całym systemem socjalnym. Otóż kwestia orzeczenia niepełnosprawności. Ci lekarze orzecznicy, którzy orzekają niepełnosprawność chorych na choroby rzadkie, nie mają absolutnie żadnej wiedzy na temat tych jednostek chorobowych, które orzekają. Irytacja pacjentów jest ogromna z uwagi na to, że przez wiele lat są tylko deklaracje i za tymi deklaracjami nie ma, chociaż są prowadzone prace, to nie ma tego końcowego efektu. Jak Państwo widzieliście, postawę dzisiaj pana ministra Tombarkiewicza był po prostu zażenowany tą sytuacją, przepraszał, co prawda nie za swoje winy, ale za zaniedbania ministerstwa. Minister powiedział, że te prace powinny zakończyć się w przeciągu kilku miesięcy. W związku z tym mamy nadzieję, że te prace zostaną zrealizowane w tym czasie i wreszcie pacjenci na choroby rzadkie będą mogli czuć się zdecydowanie lepiej z uwagi na to, że wtedy zacznie być wdrażany ten program, który zapewnić może zdecydowanie lepszą opiekę dla chorych na choroby rzadkie.